Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, tak się składa, że dzisiaj jest 25 marca, święto Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dzień Świętości Życia. To też nie bez kozery, właśnie dzisiaj staję tutaj przed okienkiem życia Caritas Diecezji Bydgoskiej. To okienko jest w domu mniszek franciszkanek odwieczystej adoracji, inaczej zwanych klaryskami albo sakramentankami w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 56. Po co jest to okienko? Po to, żeby każde dziecko mogło bezpiecznie żyć, cieszyć się życiem. Żeby nikt tego dziecka życia nie pozbawiał, nie mordował go w łonie matki. Nieraz się widzi takie hasła, czy się słyszy, feministek. Ręce precz od mojego brzucha. A co mnie obchodzi twój brzuch, nieszczęsna kobieto? To nie o twój brzuch idzie, tylko o tego człowieka, który cię w nim znajduje i który ma prawo do życia. To jest żywy człowiek. Od początku, od poczęcia, to jest cały człowiek. To nie jest żaden embrion, płód, nie wiadomo co, to jest żywy człowiek, który ma już całą informację genetyczną zapisaną o sobie i potem od chwili poczęcia tylko wzrasta stopniowo, ewoluuje, a nic się nie zmienia raptownie w tym życiu człowieka. I niby dlaczego to samo dziecko na tym samym etapie rozwoju, na przykład po cesarskim cięciu, jeżeli już czy urodzone przedwcześnie, ma prawo, ochronę prawną, a dopóki jest we wnętrzu, w łonie swojej matki, pod jej sercem, miałoby być zagrożone morderstwem. Nie może tak być. I nie wolno uchwalać żadnych praw kompromisowych pod tym względem. Nie ma kompromisu. Morderstwo jest morderstwem. I za zabicie człowieka, nieważne, czy poczętego, czy jeszcze niepoczętego, powinna być zawsze taka sama kara. Bo to jest morderstwo dokonane na żywym człowieku. Nikt nie ma prawa pozbawiać życia człowieka poza przypadkami obrony koniecznej. Jest na przykład obroną konieczną jest obrona własna. W obronie własnej można kogoś zabić, to jest dopuszczalne. Czy w obronie innego człowieka, którego atakuje jakiś bandzior, chce pozbawić życia, czy zgwałcić, czy coś innego. To są przypadki dopuszczalne. Tak samo w obronie ojczyzny, w wyniku działań wojennych w wojnie sprawiedliwej, czy w obronie społecznej, jeżeli się skazuje na śmierć jakiegoś recydywistę bandziora, po prostu dla ochrony społeczeństwa, żeby więcej zła nie popełniał, a żeby sam miał jeszcze możliwość okazania skruchy nawrócenia przed śmiercią. To są przypadki jedynie dopuszczalne. Poza tym nie wolno żadnego człowieka pozbawiać życia. A jeśli chodzi o dziecko poczęte, a jeszcze nienarodzone, no to ono może być pozbawione życia tylko w wyniku działań mających na celu ratowanie życia matki, kiedy ta śmierć dziecka jest skutkiem ubocznym. Ale nie jest to działanie mające na celu pozbawienie dziecka życia, tylko to, że dziecko życie traci, jest skutkiem ubocznym działań mających na celu ratowanie życia matki. To jest jedynie dopuszczalne. W żadnym innym przypadku. To też, kiedy porządni ludzie obejmą władzę w naszym kraju, trzeba ustanowić takie prawa, aby człowiek był objęty pełną ochroną życia od samego poczęcia do naturalnej śmierci. A ręce precz od mojego brzucha? Co za nonsens! To tak samo człowiek na podobnej zasadzie, u którego w mieszkaniu żyje sobie teściowa w jakimś pokoiku i chciałby teściową zamordować, bo mu przeszkadza, powiedział ręce precz od mojego mieszkania. To nie o mieszkanie chodzi, tylko o człowieka, który tam żyje. Tak samo nie o brzuch kobiety chodzi, tylko o człowieka, który wzrasta pod jej sercem, w jej łonie. Oczywiście dobrze by było, gdyby każde dziecko było przyjmowane z miłością, z troską, z wdzięcznością Panu Bogu za dar życia. O to powinniśmy się nieustannie modlić. Ale skoro już któraś matka z tych czy innych względów nie chce przyjąć i wychować swojego dziecka, to niechże przynajmniej je bezpiecznie urodzi.
i dostarczy chociażby do takiego okienka życia. Natomiast nie wolno absolutnie pod żadnym pretekstem, z żadnego powodu dziecka mordować. To jest zawsze morderstwo zasługujące ze wszech miar na potępienie. To też módlmy się, prośmy Pana Boga, zwłaszcza dzisiaj, ale też przez cały rok, codziennie. Módlmy się o to usilnie, gorąco, żeby każde dziecko czuło się bezpiecznie pod sercem swojej matki, żeby każde dziecko było bezpiecznie urodzone, a w ogóle to, żeby dzieci były przyjmowane z wdzięcznością Panu Bogu i z miłością jako dar Boży.